Szałkowo. Potem miniemy Szałkowo i płyniemy na Chmielówka. Tam mamy zgodę na poszukiwania i tam spędzimy pewnie najbliższy czas, poszukując właśnie skarbów. Także doczekaliśmy się, wypływamy, silnik chodzi. Elegancko, pogoda dopisuje, a my ruszamy w kierunku morza. Do zobaczenia. Mijamy przystań Skarbek. Także rozpoczyna się już nasza przygoda. Ja się mega cieszę, że będziecie towarzyszyli mi w tych trzech tygodniach podróży. My już powoli dopływamy do Szałkowa. Flaga, jak widzicie, i ławy powiewa. Także duch patriotyzmu pozostał. No i co? Kierujemy się, przed nami las. Płyniemy na ośrodek. Mam, uczę się Kintala. Te nagrania były dla Was jeszcze fajniejsze. Tak to mniej więcej wygląda. Witam Was pięknie na pierwszym postoju. Jest to taki postój WCT-owy dla Borysa. A znajdujemy się obecnie obok Zatoki Widłągi. I tu robimy taki mały pit stop. Ja chciałem też rozpakować sobie te rzeczy. Zaczęło mocno wiać. Chciałem poczekać, bo będziemy płynęli za chwileczkę do tej Chmielówki. No i może być problem tam z podejściem, aczkolwiek nie wiem, nigdy nie byłem. Zobaczymy, jak będzie. Pokażę Wam wszystko. No a na ten moment co? Powoli rozpakowałem część rzeczy. Zaczyna to mniej więcej jakoś wyglądać. I zaczyna być tutaj miejsce, żeby można było przejść przez tą łódkę. No i tyle. Do zobaczenia po prostu za chwileczkę. Jest duża szansa, że wejdziemy dzisiaj do wody, a na pewno połazimy gdzieś z wykrywaczem. Jak nie woda, to może plaża. Zobaczymy, co tam. Widzicie tam te wszystkie wnęki w trzcinach? To są właśnie miejscówki na dziko, tak zwane. I w takich miejscach będziemy uroczy sobie mieszkali. Widoczek taki. A na razie płyniemy dalej na Chmielówkę. Jesteśmy już coraz bliżej. Także niebawem włączę się już z miejsca. A Wy przygotujcie się na szukanie wody. Serdecznie, znajdujemy się w Chmielówce, Marinie Chmielówka. I tak jak Wam obiecałem, możecie zwrócić tutaj uwagę. Wykrywacz już leży. Wodery już przygotowane, jeszcze wyciągamy sito. I będziemy ruszać do wody. Plażyczkę mam, pokażę Wam na razie z tej perspektywy, potem z brzegu. W ten sposób usytuowana, wygląda w taki sposób. Są pomosty. Ja pozdrawiam bardzo serdecznie właścicieli pensjonatu, ośrodka Chmielówka za ich gościnność. A widoczek taki jak widzicie. No nic, włączę się, jak już będę szukał. Jesteśmy już w wodzie. Chciałbym pochylić czoła do właścicieli, bo jest tak czyściutko, że na ten moment znalazłem jeden kapsel i jednego polmosa. Ja jestem może już z 15-20 minut w wodzie, także całkiem fajnie. Zostaje nam jeszcze plażyczka taka z piasku za nami do zrobienia. A jeszcze taki kawałeczek plaży przed nami. Niedługo muszę iść z Borysem na spacer. Tutaj niestety luzem nie może latać. No i co? Włączę się przy sygnale. Powiem Wam, że chodzę. Już wyszedłem z wody, dałem sobie spokój. Jedna wielka cisza. Za tymi właśnie dwoma kapselkami i... O, czekajcie. Coś może mamy. Głęboko bardzo. Czekajcie, zamienię ręce. Szukamy. Co mamy? Żywca mamy. Czy coś oprócz żywca? No to dziwne, że tak biło na kapsę. Widzimy się przy kolejnym dołku. Posłuchajcie, cisza, po prostu cisza. Patrzcie. Jedna wielka cisza. Idziemy kolejny rządek. Że chyba się nie obłowimy na tej plaży.
O, kolejny sygnał. Znikł. Jest tutaj. A już myślałem, że jakaś moneta, a to desperados. Tak jest, super, to gwóźdź. Więc w sumie jest fajnie, bo uratowaliśmy czyjąś stópkę. Warto było. No, mieliśmy kolejny sygnałek. 21, 32, taki skaczący, 32 treści. Utrzymuje 30. Trochę mi się dzieciństwo przypomina. Włączę się jak znajdę. No i moi drodzy, mam pierwszą monetkę. Na ten moment, co prawda, nie mogę jej zidentyfikować, ale wygląda jak złotówka. Także jest duża szansa, ale strasznie zajechana. Szukamy dalej. Kolejnym sygnałem w tym dołku była niestety folia aluminiowa. Już myślałem, że się może ktoś wziął i posypał z pieniążków. Kolejny sygnał. Zobaczymy, cóż to będzie. Jednak piaseczek był, okazuje się, być bardziej opłacalny niż woda pod kątem sygnałów. Załączę się, jak coś znajdę. No i mamy króla mazurskich rejonów. Specjalny. Zobaczymy, czy jeszcze nie ma czegoś więcej. Niestety. Idziemy troszeczkę pozwiedzać. Wilczek się tam schował za tym, za tą dużą żaglówką. A my co? Byliśmy w wodzie. Teraz trochę trzeba pospacerować. A po dobrym spacerze pewnie cosiki zjeść. Zobaczymy, co tutaj w ogóle jest. I zmierzając dalej od plaży, ukazują nam się takie oto domki. I to nie byle jakie, bo to naprawdę takie duże całkiem. Tutaj w okolicy jest mnóstwo takich ośrodków, ale przeważnie to są takie malutkie domeczki. A tutaj widzę naprawdę elegancko. Tam wielki dom się wyłania, zapewne właścicieli. No ja wam bardzo serdecznie polecam to miejsce, bo jak sami słyszycie, jedyny hałas, który tutaj się wytwarza, to ja. Moje gadanie i spacerowanie. Domki wszystkie nazwane od gatunków ryb. Tutaj węgorz był. Mamy wodę pitną, także można się by było zatankować, gdyby nie to, że w sumie dopiero wyruszyliśmy. Tu mamy Lesza, tam był węgorz. Naprawdę mega miejsce. Tutaj zobaczcie, Kalifornia w wersji mazurskiej. Widoczki miały być na jezioro. Ale na przestrzeni lat troszeczkę zarosło i jest na las z jeziorem. My wracamy już na jeziorko, na plażę do łódki. Także cieszę się bardzo, że wszystko się udało, że łódka wypłynęła. Dalej się niech cieszę, żeby nie zapeszyć. A jak to wszystko się potoczy, zobaczymy. No, miejsce jest tutaj naprawdę genialne. Chmielówka miejsce się nazywa. Ja serdecznie naprawdę polecam. Fajni i pozytywni właściciele. Lokalizacja mega spoko w samym lesie. No i te domki takie klimatyczne. A tuż obok, o, proszę bardzo, plaża. Rekomendowana przeze mnie, czyściuteńka. Plaża wyjątkowo czysta, jak na plażę, na którą nikt nie chodził. Muszę przyznać, że naprawdę fajnie, bo tu jest jeden stary specjal, jeden desperado zjedzony. Dwa świeże kapsle, plus tam jakaś folia, no i tutaj przytopiona też folia. Także myślę, że pozytywnie. Widzieliście podsumowanie, nie było tego za wiele, ale wydaje mi się, że to jest duży plus. Szczególnie dla tego miejsca, w którym się znajdujemy i tu chciałbym jeszcze raz Wam
zachęcić Was do tego, aby przyjechać, odwiedzić na te domki, czy właśnie żaglówką, jeśli ktoś ma taką możliwość, i spędzić ten czas w tym wyjątkowo cichym, spokojnym, jak się okazało, czystym miejscu. Za chwileczkę, jak skończę Wam montować ten pierwszy odcinek, zabieram się za planowanie jutrzejszej trasy. No, w dniu jutrzejszym planujemy z samego rana ruszyć w kierunku Elbląga. Zobaczymy, gdzie uda się dopłynąć. Może już uda się dopłynąć gdzieś tam na kanały, za kanały. No, zobaczymy. Patrzcie, musiałem się schować do środka, bo właściwie przyjechał, a Borys, jak już mówiłem, jest dosyć elektryczny. Tak więc wracając, no muszę zaplanować sobie wszystko. Chociaż, jak już wspomniałem, jeden jest plan, to brak planu. No ale mniej więcej przynajmniej, żeby wiedzieć, którędy płynąć. Nigdy nie płynąłem tą trasą, także jest to dla mnie tak samo nowość, jak myślę dla wielu Was. Zaczyna nam się trasa taka turystyczna też, w którą właśnie chciałbym Was zaprosić. Także kto jeszcze nie dał suba, bardzo prosiłbym. To mi daje takiego powera do tego, żeby nagrywać kolejne odcinki, żeby dzielić się z Wami tym życiem na pokładzie z tym 40-kilowym maluchem. Zaczynamy nowy dzień. W nocy okazało się, że doszło nam sąsiadów po bokach, przez co Borys troszeczkę szczekał, widoczek z okna taki. My co, zjemy się danko, trochę tu posprzątamy po tej nocy, złożymy łóżko Borysa pewnie i ruszamy dalej, także do zobaczenia. Borysek zasuwa ze śniadaniem. Chwileczkę ja zjem. Spacer i ruszamy. Żegnamy Chmielówkę, a my w tym czasie płyniemy w tamtym kierunku. W kierunku Elbląga. No i już żegnamy się z jeziorakiem. Zaczynamy wypływać. Teraz płyniemy sobie na jezioro Dałby. A następnie będziemy płynęli na Karnickie bodajże, jak się nie mylę. I potem kanałami do Miłomłyna i na Elbląg. No i żegnaj, jezioraczku. Niebawem wrócimy. Żegnamy małe jeziorko Dałby. Idziemy na kolejny kanał. Płyniemy dalej. Zobaczymy, co tam ciekawego będzie za rok. Kurczę, ale te kanały są urokliwe. Muszę Wam powiedzieć, że mają taki swój klimat. Tak wąsko, ciasno, ale mega ładne. Już widzę, przygotowywane są kolejne pomosty. Szlak pięknie oznaczony. Kawałek znaki ostrzegające przed różnymi niebezpieczeństwami. Woda czysta. Kawałek jakaś gałąź ewentualnie leży, ale jest w porządku. I moi drodzy, dotarliśmy do Miłomłyna. Zaraz za rogiem powinno nam się coś pojawić. Szukamy jakiegoś miejsca, żeby gdzieś stanąć. Bo myślę, żeby jeszcze dzisiaj dotankować sobie troszeczkę benzyny, żeby nam nie brakło później na zalewie na tych kanałach. No i witamy Was w miejscowości Miłomłyn, w gminie Miłomłyn, jak widać na znaku. Maczek już zaparkowany, ja biorę Borysa. Czas się przejść, bo niestety na
kanale nie było za bardzo gdzie stanąć. A teraz będziemy sobie szli na spacer, zobaczymy, rozejrzymy się, jak to tu wygląda. Może ogarniemy stację benzynową i dotankujemy paliwo. No i moi drodzy, wpływamy na jezioro Lińsk. Lińsk chyba. Chyba nic nie pomyliłem. Także żegnamy ten kanał Ławski. I wpływamy na jezioro Lińskie. Lińsk. No powiem wam, że klimat jest genialny, jak z bajki. Wpływamy na jezioro Ruda Woda. Drodzy, w trakcie płynięcia dostrzegliśmy taki oto fajny pomost, z którego mam wrażenie, że niektórzy chyba skaczą. Więc no nie możemy zrobić nic innego, jak zatrzymać się tutaj i sobie pospacerować troszeczkę. No i znajdujemy się na wcześniej omawianej plaży. Zobaczcie, jaka przejrzystość. Martwi mnie troszeczkę, że jest dość głęboko. Ale zdecydowanie widać, że tutaj ludzie skaczą. No i zobaczymy. Rybki pływają, woda czyściuteńka jak kryształ. Zobaczymy, co znajdziemy. Maczek pięknie przycumowany, może mnie nikt nie skrzyczy, że w ten sposób. Chciałem podejść tam dalej do brzegu, ale niestety jest strasznie płytko przy samym brzegu i nie było jak. Dobra, to ja wskakuję w wodery. No i włączam się w wodzie. Cześć. Witam was. Mamy pierwszy sygnał. Kawałek ołowiu. Odkładamy. Szukamy dalej. Sygnałem okazał się kapsel. Jak mogliście zauważyć, utopiłem telefon, ale żyję. Mam go i faktycznie chyba jest wodoszczelny. Słówki musieliśmy niestety uciekać, bo nas zjeżdżało się wędkarzy i osób się nas chodziło na piwko. Także no nic, szukamy czegoś innego, może będzie ciekawiej. Ze znalezionych rzeczy nic ciekawego nie było. Znalazłem jedną baterię od telefonu i liczyłem, że może będzie telefon, ale niestety nigdzie go nie mogłem znaleźć. Do tego kapsle, polmosy, taki standard miejscowy, prawda? No zobaczymy, płyniemy dalej. Może coś ciekawego gdzieś się znajdzie. Ośrodki wypoczynkowe. Cała trasa. Właściwie cały ciąg. Rowerki, bar. Witam was serdecznie. Jesteśmy w miejscowości Wilamowo albo Czulpa. To tak w sumie na granicy jest. Są jakieś ośrodki. Borys! Nie jedz nic. Fe. No i sobie stanęliśmy. Pierwszy chciałem stanąć tam. Możecie zobaczyć. Zoomuję, czekajcie. Może coś widać. Po drugiej stronie taka plażyczka jest, ale się nazjeżdżało młodzieży na kroskach, co możecie słyszeć, samochodami, rowerami. I stwierdziłem, że damy sobie spokój, poszukamy czegoś innego. A jesteśmy w całkiem fajnym miejscu, bo tuż zaraz za rogiem wpływamy już na kanał, żeby płynąć do Elbląga. Także jutro z samego rana ruszamy i zobaczymy, co tam czas przyniesie i jakie nas spotkają przygody. Ja niedługo zaczynam montować wam te filmiki, jeszcze się przejdę tylko z Borysem. I wrzucam kolejny odcinek. Dużo tego szukania nie było, ale zobaczymy. Dopłynę do morza, to myślę, że będzie tego więcej dzień w dzień. A na razie podróżujemy, zwiedzamy
a przede wszystkim odpoczywamy. Wybraliśmy się jeszcze na spacerek. Słoneczko tam pięknie zachodzi, co prawda widać. Niedługo wrzucam filmik. A tymczasem chciałem wam pokazać to Wilamowo, czy coś takiego właśnie. Mega fajnie. No tutaj akurat teraz szopa stoi, ale ogólnie cały pas nad brzegiem jeziora w domkach takich właśnie lotniskowych, całorocznych niektórych. No, taki coś jak tutaj. I mają taki sobie fajny widoczek. Hangar na hangarze. Mnóstwo łódek. Ale nie ma co się dziwić, jak mieszkamy sobie na takiej góreczce, schodzimy na dół i już sobie wypływamy. Tylko pozazdrościć. Chciałem was przeprosić, to nie hangary, tylko takie domki do wynajęcia. Tym tarasem z przodu. No, myślę, że na miarę w internecie, jeśli ktoś się na to zajawi, znajdziecie. No, wydaje mi się, że jest to całkiem fajna opcja i alternatywa dla hoteli i innych rzeczy.